to ja cię wezmę na głośny. No dobra, fajnie, no. Słuchajcie, mamy tutaj Geremka. No, nie siedzi, nie zabili go, no. No, no siema, tu Geremek. Chciałbym powiedzieć, że to jest nasze oficjalne konto, więc tutaj to nie jest żaden fake, żeby ten, że w domu, widziałem tam jakieś komentarze miałeś, Paweł, że właśnie, że to jest fake, nie, że to... No, że siedzisz już, że to, że tamto. O. Ale co, wszystko dobrze, okay. Nic nie siedzisz, wszystko na dobrej drodze. Tak, już jak adwokat już się wziął, bo wiesz, był na początku problem z odnalezieniem sygnatury akt, aha. Wiesz? I po prostu to trochę zeszło w czasie, bo zanim on tą sygnaturę akt odnalazł, a już teraz po prostu już jest umówiony z policjantem, który prowadzi tą sprawę, mają uzgadniać tam jakiś termin do tego stawienia się, do wyjaśnienia sprawy i po prostu już wszystko ruszy tak, jak powinno być. A, no to dobra, tam tu nie ma co gadać, wiesz, za dużo no, na te tematy, nie, no, bo... dobra. No, okej, okay, no ale... tylko właśnie chciałem sprostować, że to jest nasz oficjalny konto, że to nie jest żaden fake, no to po dobra. Prostu i tego. No i dzięki tam za pomoc, że pomogliście, że tam też jakieś pieniądze zostały zebrane, to dużo nam to pomogło. No i mam nadzieję, że jak coś będzie wiadomo tam dokładnie, coś tego, to też jakąś tam informację, Paweł, dostaniesz od nas na pewno na ten temat. No to fajnie. Czyli tego. Słuchaj, ja wybieram się tam na grób majora, najprawdopodobniej na miesięcznicę, nie? To ja bym tam zadzwonił, to może byśmy się spotkali razem tam gdzieś coś. Okej, nie ma problemu. No to fajnie. Nie ma problemu. To trzymaj się zdrowo i wesoło. No, hej, trzymaj się. No cześć, dzięki za telefon. No, cześć, dzięki. No, to widzicie, wszystko gra. Także tutaj wiecie, no, nie ma co przesądzać. Wiecie, jak w Polsce jest. Wkręcają ludzi. Dzisiaj jesteś w porządku. Dzisiaj się cieszysz, jesteś zadowolony ze wszystkiego, a później nagle się okazuje, że coś tam gdzieś powyrabiałeś i tyle, no. Tak, niebezpieczny transport. Jeszcze raz powtarzam, ja byłem poszukiwany i nie wiedział o tym nikt. Dobrze, że kolega z Urzędu Skarbowego powiedział, że ty słuchaj, bo cię tam szukają, no. Bo inaczej to nikt by, to nawet dzielnicowy nie wiedział, no. Oj, tam smyramy się, bo powiem ci szczerze, bo żal mi człowiek.